grodzie natchnął Białopodlaskiej, a Sokaci się dziś, żeby rozmawiać o Polsce, żeby rozmawiać o przyszłości. Naszym wyjątkowym gościem jest premier Rzeczypospolitej Polskiej dwóch kadencji, przewodniczący Rady Europejskiej, nieformalnie określany mianem prezydenta Unii Europejskiej. Polak piastujący to najwyższe zaszczytne stanowisko w naszym polskim imieniu. Proszę pozwolić i proszę Państwa o bardzo gorące przywitanie przewodniczący Donald Tusk. Pozwólcie, że zacznę od takiej zrozumiałej dla Białej Podlaskiej refleksji. Jak Pan Prezydent zauważył, to jest miasto dumne, dumne także ze swojej przeszłości. Pamięcią historyka sięgamy do XIX wieku. Słuchajcie, no Biała Podlaska pamięta ten czas, kiedy nie było tak trudne całe zboże, które rosło na Ukrainie w Rzeczypospolitej, bez żadnych problemów przetransportować do Gdańska. Ja mogę wstawić historię z tego miasta, mogę powiedzieć, że i teraz, właśnie w tym czasie, takie przecież były zamiary. Zacznę od takiego gorącego tematu. No nie dziwicie się, mam nadzieję, że zaczynam właśnie od tego problemu. Nie dlatego, żeby uznać, że nie ma w Polsce dzisiaj innych problemów spowodowanych złą władzą, niż tylko problem ukraińskiego zboża i nieudolności PiS-u, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Dramat polega na tym, że ta sytuacja z ukraińskim zbożem i cały ten sposób postępowania, ten łańcuch nieudolności i łańcuch pazerności pokazuje, jak soczewki, całą metodę rządzenia, a właściwie nie rządu, z jakim mamy do czynienia w Polsce od blisko 8 lat. No słuchajcie, mieli pomóc Ukrainie, mieli pomóc głodującym państwom Afryki, mieli wykorzystać europejskie pieniądze i europejską pomoc na zorganizowanie tej logistyki, a efekt jedyny, jak to uzyskali, to po bardzo poważny czas interesy polskich rolników, skonfliktowanie z Unią Europejską. Od wczoraj głośno się mówi o konflikcie z Ukrainą, a Egipt i inne państwa mówią także dzisiaj głośno, jesteśmy gotowi przyjąć każdą ilość zboża. Ale ciągle nikt nie pomyślał o tym, w jaki sposób zorganizować tego typu przedsięwzięcie. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo im łatwo jest powiedzieć soldatom, ale o wiele trudniej im to zorganizować, bo są skoncentrowani przede wszystkim na tym, co sobie mogą dać. Kilkadziesiąt kilometrów stąd jest Janów Podlaski. W jakimś sensie rządy PiS-u symbolicznie zaczęły się w Janowie Podlaskim. Doprowadzili niemalże do upadku wtedy, kiedy zabrali się za Stadninę i to im poszło bardzo szybko. Nie umieli tego, z czego Polska była dumna przez dziesięciolecia. To świetnie funkcjonowało. Nie umieli tym zarządzać, choć jedną rzecz potrafili, bardzo dobrze, zmieniać prezesów. Czy teraz szósta pani prezes miała zostać prezesem, ale ledwie kilka dni wytrzymała. Rzeki zamieniają ścieki. W pomocy i współpracy robią konflikty i nieszczęście polskich rolników. W Polski roku miejsce, gdzie się importuje śmieci. Nie potrafili wyeksportować zboża, ale potrafią na wielką skalę importować śmieci. Jak spojrzycie, wy, polskie media, miejscowa ludność,
jak spojrzycie dokładnie na to, co za tym się kryje, to to, co jest najbardziej bolesne, to ta ponura prawda, że za tym kryje się nie tylko nieudolność tej ekipy, ale nadzwyczajna paserność działaczy PiS-u i ich koleżanek, kolegów, którzy są zaangażowani nie w dobre rządzenie, tylko w brudne biznesy. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, jesteśmy tego świadkami. Wiecie, jak to jest z mafią? Pamiętacie filmów o tym, napisano bardzo dużo, napisano dużo książek. W naszej historii też pamiętamy, jak to wyglądało. Mafia świetnie się czuje wtedy, kiedy ludzie są rozproszeni. Kiedy ludzie ze strachu, z niewiedzy nie reagują. A kiedy władza staje się mafią, kiedy partia rządząca staje się mafią, to ludzie tym bardziej mają powód, żeby czuć niepokój, niepewność co do własnego losu. Ja nie chcę nadużywać mocnych słów, ale po tych 8 latach, po tym, co odkryliśmy szczególnie w ostatnich miesiącach, nikt w Polsce nie ma już wątpliwości, że polityczna mafia usiłuje zawłaszczyć sądy, żeby nie odpowiadać za nic, media, żeby nikt o niczym nie wiedział i chce podzielić ludzi, chce podzielić Polków i Polaków po to, żeby rozproszeni, zalęknieni, nie potrafili przeciwstawić się ich mafijnym metodom. Dzisiaj jesteśmy w Białej Podlaskiej, bo tu jest też wasza, nasza przyszłość. Od końca lutego do dzisiaj odbyliśmy w 237 miejscowościach w Polsce ponad 650 spotkań i zorganizowaliśmy dziesiątki, setki wydarzeń z lokalnymi wspólnotami z udziałem naszych posłanek i posłów. To była wielka robota dużego zespołu ludzi, ale dwie osoby no, będą dalej to robiły, ale muszę dwie osoby wymienić, bo to jest najlepsza okazja przy tak wielkiej publiczności tu w Białej Podlaskiej podziękować przede wszystkim Monice Wielikowskiej. Pani poseł, Monika, proszę. Kornelii Barkach. To jest ponad 500 spotkań, to jest blisko 300 miejscowości, także przecież tu na Lubelszczyźnie to, co się odbywa, będzie odbywało jutro, jest dzięki pani Darii i Agnieszka Rodzińska, która wspólnie z Moniką i Skajdą Kolejnicą przygotowywała. Słuchajcie, z taką drużyną, z takim filmem, z takim przyjacielem, jak Rafał Trzaskowski, naprawdę no nie ma mocy, nie ma silna. Idziemy do zwycięstwa z pełną garnką. Panie Prezydencie! Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Wami w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, drogi Michale, za zaproszenie. Ja Wam powiem tylko o jednej rzeczy, mianowicie w kampanii prezydenckiej w 2020 roku mieliśmy bardzo mało czasu, bo tylko 2 miesiące na to, żeby ze wszystkimi rozmawiać. I pamiętam, jak Michał mówił, musisz koniecznie przyjechać do Białej. No niestety wtedy się nie udało, wielkie wyrzuty sumienia z tego powodu, no ale dzisiaj tutaj z Wami jestem, bardzo się cieszę. Dziękuję za to gorące przywitanie. Drodzy moi, ja jestem przekonany o tym, że najważniejsza jest rozmowa, że najważniejsza jest determinacja, chęć spotykania się z ludźmi i rozmowa o różnych tematach, otwarcie na różnych ludzi, którzy mają różne poglądy, bo te spotkania, które od miesięcy organizuje Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, te spotkania, na których właściwie bezustannie z Państwem się spotyka Donald Tusk, mają jedną niebywałą zaletę, mianowicie są to spotkania otwarte, spotkania prawdziwe. I jeżeli starczy nam czas, bo być może w 2020 roku nie starczy było czasu, jeżeli starczy nam czas na taką otwartą rozmowę, to jestem przekonany, że wygramy te wybory. Michał i ekipa z Białej była u mnie w ratuszu i mówili o tym jasno, że zawsze jest otwarte zaproszenie do Białej Podlaskiej.
No i tu może być lepszego jak właśnie moment, w którym mogę do Was przyjechać, wytłumaczyć się, że to było 2 lata temu, ale to co najważniejsze. Wesprzeć Donalda Tuska, wesprzeć moją własną partię, Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską po to, żebyśmy mogli wygrać wybory. I to jest absolutnie naturalne. To jest absolutnie naturalne, że wszyscy tutaj jesteśmy. Naturalne jest również, bo to nie zostało dzisiaj powiedziane, ale Diona Paprocka, która przed chwilą została zaprezentowana jako szefowa sztabu, była, jeszcze przez chwilę jest, moją prawą ręką w ratuszu w Warszawie. I długo zastanawialiśmy się z Donaldem, w jaki sposób wzmocnić kampanię. Stwierdziliśmy, że już jest świetna ekipa przy tej kampanii, która zorganizowała ponad 200 spotkań. I wielkie, wielkie brawa dla wszystkich, którzy tutaj są i dla obu dziewczyn, ale również dla naszych posłanek i posłów z Platformy Obywatelskiej, ale również Zielonych, również Inicjatywy Polskiej, również Nowoczesnej, którzy włączyli się w tę kampanię. I jedno jest bardzo ważne, a mianowicie przed nami jeszcze wiele, wiele miesięcy. Zaczęło się jak Wiskota, bo chyba nikt nie pracował tak ciężko jak Donald Tusk i budował to napięcie, ale musimy jeszcze bardziej przyspieszyć. Musimy doprowadzić do tego, że wszyscy będziemy ciężko pracować. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze posłanki, naszych posłów, o Wiolę, o mnie, tylko o Was, jak tutaj siedzicie. Dlatego, że z kampanii prezydenckiej wiem dobrze, że można starać się wykręcić jak najlepszy wynik. A dzisiaj jestem przekonany, że można również wygrać, jeżeli wszyscy, tak jak tutaj siedzicie, wesprzecie nas w kampanii. Każdy weźmie na siebie to odpowiedzialność. Jesteśmy tutaj samojczyzny. Jesteśmy rolnikami, reprezentujemy samojświatowych stronnicze, reprezentujemy poszukaną wiedzę. Rolnicy, którzy dzisiaj na ich barkach nie jest tylko uprawa ziemi, ale dbanie o przyrodę. Jesteśmy strażnikami przyrody. Jesteśmy architektami krajobrazu, ludźmi, którzy dzisiaj może są nieliczni, ale zarządzają dużą przestrzenią. Dzisiaj na wsi naprawdę się bardzo źle dzieje. Były 3 rozbiory, mamy dzisiaj prawdopodobnie 4. rozbiór. To nie jest w ogóle przesada. Mówił Pan i to dziękujemy Panu i to nie jest żadne kadzenie. Bo tu jesteśmy spontanicznie, proszę Państwa, myśmy jeszcze 5 godzin temu nie wiedzieli, byliśmy w porę. Każdy nas się zbył szybko, żeby tu przyjechać, to nie taka ustawa. Przyjechaliśmy tutaj, bo Pan był chyba jednym z pierwszych, który mówił o tym, jakie będą problemy. To było prawie rok temu. No i niestety był Pan prorokiem. Te problemy mamy. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby jak podjął Pan tą rękawicę rok temu, przyjechał nas, prosilibyśmy na tą polską wieś, na tą prawdziwą, nie widziano tylko z dożynek, nie z ustawek na łowickich pasach, tylko tą prawdziwą wieś nowoczesną, która karmi cały kraj. Zapraszamy do Zamojczyzny i czekamy, czy podejmie Pan rękawicę. Zapraszam serdecznie. I do nas. Może być jutro. Ale dacie radę o 27 rano? 8? Bo mam obowiązki, których nie przełożę drugi miesiąc o 10 rano. No ale wy przyjaciółowi, ja nie tylko spytamy, czy wstajecie w rano. No dzisiaj już tak się na wsi nie wstaje, ale dla Pana na pewno wstajemy. Żeby się wylegitymizować, że jesteśmy naprawdę doskonalsi. Proszę bardzo. I żeby ten napis był w jesieni już zmył. Tak, mam nadzieję. Rozumiem, że bez tego mnie nie puści. To jest przepustka na spotkanie. Okej. Okay.